trudno w to uwierzyć. Troje nastolatków usłyszało zarzuty za znęcanie się nad niepełnosprawnym mężczyzną. Jedna z agresorek uczy się w szkole integracyjnej, do której chodził też poszkodowany. Problem w tym, że dzieci czerpią wzorce z internetu. Michał Kwiatkowski. To jest? Nie, nie. Tutaj w tym reportażu są połączone dwie sprawy. Zrobili reportaż z dwóch spraw, aczkolwiek bardziej naciskają na kamerze, no, z tego względu, że jest po prostu znane, tak? Film nowy, gdzie jest? Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu troje nastolatków w wieku od 11 do 13 lat. Co mówisz? Kurczę, co to coś pisze o nowym filmie? Jakiś nowy film jest? To może podeślijcie na Instagramie, bo wy akurat macie z nami kontakt bezpośredni. Wyzywa i poniża niepełnosprawnego mężczyznę. No ja na ciebie. Dzieci zmuszają go, by klęknął i błagał o zwrot piłki. I zobacz, to jest taka sama sytuacja. Dobra, ja widzę, że tutaj linki mi jakieś podsyłają na Instagramie. Zobaczę sobie. Jeśli właściciel tego filmu dał ci dostęp, zaloguj się. A, na takiej zasadzie. No podeślijcie mi link, jak mówicie o jakimś nowym filmie, który warto zobaczyć. Jakbym mógł prosić. Jestem teraz na Instagramie, można podsyłać. Myśleli, że będzie śmiesznie. Usłyszeli zarzuty i teraz o ich losie zadecyduje sąd rodzinny. Dowiedzieliśmy się, że stan psychiczny maltretowanego 25-latka jest bardzo zły. Nie umie wyrazić wszystkich swoich emocji. Kanał Kamuś Zapasowe to nie jest kanał kamerzysty. Ja mam taki sam kanał. Kurde. Się nie masz. Wprost tego, co czuję, bardziej doprowadziło go do takiego właśnie zamknięcia się w sobie. Jedna z agresorek jest uczennicą klasy integracyjnej tej samej szkoły, którą ukończył 25-letni Dawid. Młodzi ludzie widzą wzorce takich zachowań wśród tak zwanych patostreamerów, youtuberów, którzy często za pieniądze poniżają na wizji osoby słabsze. Niepełnosprawne, pijane, nieletnie. Takie filmy i przekazy na żywo regularnie śledzi co czwarty polski nastolatek. Zacznijmy od wypicia szklanki wody. Potem znajomi Łukasza W., youtubera znanego jako kamerzysta, podpuszczają niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka. Z cenzurą to się postarali rzeczywiście. By między innymi jadł ziemię, kocie odchody, tarzał się w błocie i rozbijał cegły na głowie. Głowie! Szok, niedowierzanie, mi brakowało słów. Najsmutniejsze, że ofiara sama zgłosiła się do prześladowców. Byli jej idolami. Jest załamany tą całą sytuacją. Jest mu bardzo, bardzo trudno się odnaleźć. W ogóle ciekawe, czy ten chłopak rzeczywiście jest aż na tyle jak to tam chory, że nie zdawał sobie z tego sprawy, co się właśnie dzieje i jakie mogą być tego skutki. Bo tam mieliśmy informację, że to jest upośledzenie w stopniu lekkim. Totalnie nie wiem, co to znaczy. No i to też jest ciekawe. Czy w ogóle jest po co ta cała afera? Skoro gościu na przykład jest normalny, nic ewentualnie delikatnie tam ma jakieś schorzenia, no to jest ciekawe. Ponieważ jakby liczył, że będzie sławny, a stał się podśmiewiskiem. Tłumaczenie youtuberów jest dziecinne. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny. Resztę kamerzysta wyjaśni na policji. Zawiadomienie złożył wojewoda zachodniopomorski, ponieważ Łukasz W. pochodzi ze... O, Szczecin. No to piękne. Szczecina. Powinniśmy jako dorośli, jako służby reagować z stałą stanowczością i krótko mówiąc gorącym żelazem wypalać tego rodzaju sytuacje. Film został zablokowany przez należącą do Google platformę YouTube, lecz tylko na kanale... Kurde, wystarczyło, żeby mu zdjęli zarabianie i gościu by sobie dalej robił, bo by się po prostu nauczył, dostałby nauczkę, że to jest złe i przez to traci No ale poszedł jednak o krok za daleko. No tutaj to jest trochę wina YouTube'a, że nie interweniował w sprawie wcześniejszych filmów, w sprawie w ogóle wcześniejszych dram, nie zauważał tutaj tych licznych naruszeń, bo uważam, że gdyby wyłączyli mu zarabianie na kanale i musiałby stworzyć kolejny kanał, no ja się sam po sobie tego w sumie uczę, nauczyłem się, to by sytuacja w ogóle inaczej wyglądała. Być może by zmienił swój content. A ten content to był bardzo niepokojący od dłuższego czasu.
ale autora. Dziś po południu bez trudu odnaleźliśmy go na kanałach innych użytkowników. Jeżeli ktoś wgrałby dokładnie ten sam film na platformę, to on powinien zostać automatycznie zablokowany. On kłamie. To tak nie działa, drodzy państwo. No, to tak nie działa, niestety. Musiałby zaznaczyć sobie, sieć partnerska musiałaby mu zaznaczyć, że Content ID i blokada na całym świecie, coś ten deseń. Tak jak jest na piosenkach założone. To wtedy to by zadziałało, bo oni rzeczywiście mają taki algorytm, tylko że twórcy sami nie mogą go włączyć. Blokowane, automatycznie usunięty, działają tutaj nasze algorytmy uczenia maszynowego. To pobożne życzenia. YouTube działa bardzo wolno. Nadal udostępnia choćby ten film sprzed 2 lat, na którym inny patostreamer bije pijanego mężczyznę. O ty f***! Za ten czyn pochodzący z Rzeszowa Kiszak został 2 tygodnie temu prawomocnie skazany na karę grzywny. Michał Kwiatkowski, wydarzenia. Mamy świat... Znaczy już była kiedyś taka sytuacja, że jakiegoś tutaj pijanego gościa streamer, tak? Powiem... Za ten czyn pochodzący z Rzeszowa wolno. Nadal udostępnia choćby ten film sprzed 2 lat, na którym inny patostreamer bije pijanego mężczyznę. O ty f***! No i co, i skończyło się na grzywnie, tak? To powiem ci, że mało, jak na coś takiego. No, kamerze...